Cześć! W poprzednim odcinku stworzyliśmy proste menu gracza. Jak ono działało? Otóż w czasie gry, gdy gracz nacisnął przycisk Escape, pojawiało się menu tylko z jednym przyciskiem, przy pomocy którego mógł wyjść z gry. Równie dobrze moglibyśmy zrobić to tak, że gdy naciśnie Escape, po prostu wyjdzie z gry. Jednak przy pomocy menu wygląda to znacznie lepiej. Problem jest jednak taki, że gdy naciśniemy Escape, pojawia się menu i jest wyrzucone na ekran. Gdy naciśniemy po raz kolejny Escape, pojawia się nowe menu i wyświetla się na poprzednim i z tego menu też możemy tylko wyjść z gry. Aby umożliwić powrót do gry, bo na przykład gracz zmieni zdanie i chce grać dalej, musimy stworzyć zmienną. Najprostszą zmienną, czyli boolowską, która ma dwa stany, true lub false. Możemy ustawić domyślną, początkową wartość, nieważne którą wybierzemy, ważne żebyśmy pamiętali, która będzie, ponieważ za pierwszym razem Escape uruchamia menu. Skorzystajmy teraz z funkcji get, ponieważ chcemy uzyskać stan tej zmiennej. Umieszczamy ją gdzieś pod escape'em i korzystamy z funkcji warunkowej if, która tutaj nazywa się branch. Czyli funkcja, która na podstawie wartości zmiennej wybiera konkretną ścieżkę w blueprincie, czyli albo true, albo false. Jeżeli pamiętamy, na samym początku wybraliśmy menu jako false. Jeżeli byśmy wybrali jako true, no to menu jest wyzwalane ścieżką true, ale w tym przypadku jest wyzwalane ścieżką false. Czyli to jest pierwsze, co można zrobić przy pomocy przycisku escape. Jednak za każdym razem teraz wartość będzie miała, zmienna będzie miała wartość false, więc musimy skorzystać po raz kolejny ze zmiennej i teraz zmienić jej wartość, jej stan w tym przypadku. Wybieramy set. Łączymy to od razu z gałęzią false, no i następnie z menu. I tutaj zmieniamy wartość zmiennej na true, aby po kolejnym wciśnięciu escape'a menu nie pojawiło się, tylko poszła ścieżka true. Jeżeli jest pusta, to po prostu blueprint zakończy w tym momencie działanie, ale chcę, aby do menu można było wejść kilka razy i wyjść z niego. Więc zaznaczam tutaj w gałęzi true, aby zmienna zmieniła się na false, żeby po raz kolejny później można było włączyć menu. Natomiast tutaj w ścieżce true chcę wyłączyć menu, ponieważ widget był uruchomiony już wcześniej, można do niego się odwołać i wyłączyć go, po prostu wyrzucić z ekranu. To jest jedna rzecz, czyli menu już się nie wyświetla, jednakże wciąż jesteśmy w trybie user interface, więc musimy przejść do gry, a więc zmieniamy tryb na game only, ponieważ chcemy grać, a nie chcemy mieć dostępu do menu. Teraz będziemy mogli grać. Musimy to połączyć jeszcze z player kontrolerem. No i jeszcze jeden minus, widzimy cały czas kursor myszki, a w czasie gry nie jest to zbyt wygodne, dlatego włączymy kursor myszki, połączymy to z poprzednim trybem, no i z player kontrolerem. Przy okazji, najeżdżając na player kontrolera, możemy zobaczyć, z czym jest połączony. Jest jednak pewien minus. Wcześniej przechodzimy do trybu User Interface Only i Escape zostanie wyczytany tylko, jeżeli zostanie użyty w widgetie, a nie tak jak tutaj w Level Blueprincie. Po prostu nie zostanie zauważony, dlatego musimy zmienić ten tryb na Game and User Interface, dzięki czemu będzie analizowane to, co się dzieje w grze, czyli nawet wciśnięcie przycisku Escape zostanie zauważone i po prostu Blueprint będzie mógł przejść dalej. To zaznaczamy, po prostu podmieniamy tylko UI na Game and UI, łączymy to z widgetem i łączymy to z player controllerem. I w sumie na teraz to wszystko. Teraz możemy wejść do menu, ale jeżeli zmienimy zdanie, możemy z niego wyjść. Uruchamiamy grę, zapisujemy blueprinta. Uruchamia się projekt w formie tak, jakbyśmy grę zainstalowali. Maksymalizujemy okno przy pomocy Alt-Enter. Naciskamy Escape, jest wyjście, ale nie naciskamy wyjścia, naciskamy Escape. I znowu gramy. I tak po prostu działa to znacznie lepiej. Możemy teraz wyjść po prostu z menu.